Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Lociak, a to kolejny odcinek, 9 bodajże, z gry The Sims 4 Teen Runaway Challenge, czyli uciekinierka challenge po prostu. Tak jak widzicie, przebrałam ją, bo mogę. Zaraz wam pokażę, jak wygląda normalnie, w takim normalnym stroju. Zmieniłam jej włoski ze względu na to, że stwierdziłam, jak czas na zmianę, to czas na zmianę. I pamiętajcie, że czarnoskóre kobiety zawsze, znaczy zawsze, bardzo często mają ciemne włosy, czarne włosy, bardzo kręcone i bardzo puszyste, dlatego nie mogłam jej dobrać takich, wiecie, takich bardzo oklepniętych włosów. Dlatego zdecydowałam się właśnie na te, które są trochę puszyste, trochę nie, trochę jakoś tak powywijane, trochę ten. Ten niebieski też całkiem fajnie pasuje do tego, znaczy ciemny granatowy, coś w ten deseń. Mogłam wybrać ten szary, bo wcześniej miała takie takie szarawe, ciemny szary, po prostu nie czarny, tylko ciemno-szary, ale nie było żadnego ombre dodanego, dlatego stwierdziłam, że ten czarny też będzie całkiem spoko. A więc, słuchajcie, wow, niewiele się zmieniło od ostatniego odcinka. Mamy naszą łazienkę i pamiętam, bądź nie pamiętam, miałam się zająć... czym? Miałam się zająć ogrodem, bo tutaj podobno jakieś dziwne rzeczy się działy. Tak, dokładnie, tak. Kałuża oczywiście nie chce zniknąć, co jest po prostu jedną wielką masakracją. No ale cóż, to wyrzucimy do kosza, żeby nam tutaj zbytnio nie przeszkadzało. I poczekamy, aż przyjdzie. Tak, niech ona się zajmie przez chwilkę ogrodem, poczekamy, aż to skończy robić. Dawno nie było pytania na dziś, bo ja w ogóle o tym zapomniałam, także pytanie na dziś, bo jesteśmy już jakiś czas po skończeniu pamiętników wampirów, także pytanie dla Was, czy oglądaliście, czy może aktualnie oglądacie, bo nie oglądaliście wcześniej. W każdym razie, czy oglądacie, czy oglądaliście, czy Wam się podobało, czy Wam się nie podobało, czy przeszkadzały Wam różnice między książką a filmem, serialem, jeżeli czytaliście książkę i... I czy wielbicie tak samo Damona jak ja? Tak, to są taki cały zestaw pytań dla Was o pamiętniki wampirów. Tak, jesteśmy po wampirach, teraz mamy inną serię, ale o wampirach i tak będziemy rozmawiać, także bardzo przepraszam. I mój Facebook, przepraszam, już go wyłączam. Sorki, mamorki. Misiaczki, łapki w górę oczywiście, bo ja wiem, że zapominacie dawać łapek, także Wam przypominam, żebyście nie zapomnieli. I tak, czekamy, aż zbierze wszystko. Zaraz sobie tutaj wszystko poupgrade'ujemy, czyli ewoluujemy nasze roślinki, te, które wymagają, czyli ten cały rządek. Straszne jest to, że to tak długo trwa to zbieranie tego, naprawdę. Naprawdę. Poczekajcie, bo ja mam na środku, tutaj dokładnie mam okienko z ekrzyna i często, gęsto po prostu nie widzę, co gra mi oferuje właśnie przez to okienko. Mogłabym je chyba zrobić półprzezroczyste, ale wolę nie ryzykować, bo przy moim szczęściu do ekrzyna i do programów nagrywających może coś się tak zblokować, że będę musiała cały system od nowa wygrywać. A tego nie chcę robić, bo potracę wszystko, co mam, a teraz naprawdę mam sporo ważnych rzeczy na komputerze. No, już? Tak? Super. To zrobimy sobie ognisko, zjemy sobie kolacyjkę. I z tego, co pamiętam, a nie pamiętam... Aha, potrzebuję jeszcze kilku tysięcy na wykończenie tego pokoju. Potrzebuję tutaj zrobić obramówkę i tutaj coś postawić. A potem będę potrzebować około 15 tysięcy na zrobienie kuchni. Także póki co jeszcze jemy za friko i jest spoko. Najpierw dorzucimy kłodę. O, patrzcie, nawet się nie... nawet co nie zrobiła. Nie poparzyła się, co jest naprawdę wielkim plusem. Ile my tutaj mamy? 3000 prawie, wow! Prawie 3000. Hot dogi zepsute oczywiście wyrzucamy, bo to nie ma sensu tylko składować. Poczekamy jeszcze dzień, jutro zbierzemy całe plony z okolicy, bo jeszcze mogą się bardziej rozrosnąć. Także spokojnie. A dzisiaj myślę, że pomalujemy kilka obrazów. To będzie całkiem dobry sposób na to, żeby zarobić dodatkowe pieniążki. 3000, 3500. Szczerze mówiąc, nie wiem, co bym chciała dokupić do tego pokoju na górze. Mam tutaj oświetlenie, także bardzo się z tego powodu cieszę. Na pewno potrzebowałabym... gdzie jest... Aha. Dobra, słuchajcie, na pewno potrzebowałabym jakiejś zasłony do tego pokoju. Tylko tu jest problem, że tych zasłon jest tak mało i one są tak nieładne, że to jest masakra.
Naprawdę. No te by były dobre, tylko trochę za wysoko, słuchajcie, trochę za wysoko. Mogłabym to ewentualnie obniżyć, ale to bym musiała kod wpisać. Te są fajne, one są takie dosyć creepy, te też są fajne. I wiecie co, chyba te nawet wezmę, bo to nie dość, że to są zasłony, to jeszcze dodatkowe oświetlenie dają. No, i całkiem nieźle. A pytanie, czy można zmienić kolor? Patrzcie, genialne. Tylko najbardziej chyba i tak mi to pasuje. No, i tak mi najbardziej to pasuje. I co bym potrzebowała jeszcze do pokoju? Jakieś lustro na pewno. W sumie mogłabym postawić... Nie. Jakieś lustro w stylu toaletki. O, właśnie, toaletka. Tak tutaj w rogu bym postawiła, jeżeli by się dało bardziej. Przy czym potrzebuję jednak wpisać ten kod. Obiec. Ok. Bez on. Patrzcie, i teraz tak dostawimy tutaj ładnie. Powinno pacać. Nawet jeszcze troszeczkę mogę przybliżyć. Tak. Powinno. Perfekto, słuchajcie. Kolorystycznie coś zmienimy. Może być takie. Dostawimy do tego jakieś krzesełeczko. Takie w miarę ładne, ale nie do końca, bo wiecie, pieniążki... nie ma zbyt dużo tych pieniążków, niestety. Trzeba zarabiać. To jest fajne nawet, no, to jest nawet fajne. I bez zmiany kolorystycznej. Chociaż w sumie, ja bym tak zrobiła to na żółto. O! No, perfekto. Kwiatka jakiegoś obok? Standardowo jakiś kwiatek, ale to oczywiście nie taki. Ten by mógł być nawet. O, super. I jakieś duperelki. Szpargaty. O, szpargaty to się nazywa. Jakieś chusteczki na przykład. Kosz łazienkowy to może nie, sterta nie. Dozownik mydła. Talerze raczej nie. Ale jakieś ołówki na przykład można dać. Szukam tych... właśnie, szukam takich rzeczy typu jakieś perfumy czy coś, ten deseń. Właśnie. To zrobimy tak. I to chyba wszystko. Więcej nie będziemy upychać, bo nie ma sensu więcej tego upychać. I tutaj na środku bym chciała jeszcze jakiś dywan dać. Jakiś taki całkiem nie za drogi, nie za tani, a ładny. I jakbym tak na przykład ten powiększyła... No, mogłoby być, nawet mogłoby być. Tylko nie ma zmiany kolorystycznej. Szkoda. Nic chyba więcej poza tym nie będzie mi pasować, no chyba, że to. Nie, dobra, nie wygłupiajmy się. A takie coś? Nie, też się nie wygłupiajmy. Dobra, niech zostanie ten czerwony. No, nawet, słuchajcie, no tragedii nie ma, tak? Zostało nam jeszcze 1000 simolonów. Za 1000 simolonów mogłabym... w ogóle w telewizorze mam odbicie pokoju i mam drzwi otwarte, na drzwiach jest biała kartka, drzwi są ciemne i wyglądają na czarne i jeszcze obok drzwi mam taką półeczkę i na nim leży coś białego i jak tak patrzę kątem oka na to, co mi się odbija, to wygląda jak Slenderman i takie tworzę trochę creepy, naprawdę trochę creepy. Wiem, czego potrzebuję, słuchajcie, wiem, czego potrzebuję. Potrzebuję jakiegoś obrazu, bo takie gołe ściany to fuj. Też nie za bardzo mnie stać na jakiś obraz, ale jakieś takie małe duperelki. Nie no, bez przesady. Jejku, jakie to jest fajne! Jak Charmander! Naprawdę. Naprawdę, Charmander. Coś poziomego bym chciała. Czy co, te są nawet fajne, te. Boże, te są fajne, ale nie, może to. Powiększymy i będzie na całą ścianę i będzie piknie, tak myślę. Tylko w kolorystyce... O, w tej kolorystyce jest super. Dobra, oddalmy tylko. Bang. No. Powiem wam, że tragedii nie mam. Też nie mogę zbyt kupić zbyt drogich. Tutaj nad komodą zawsze musi być jakiś obraz u mnie. Bo to inaczej nie jest pokój. Naprawdę. To też jest fajne, ale dobra, no już wystarczy, już spokojnie. Zostało nam 800 simolonów. Może będzie nas stać, żeby tutaj obudować.
wszystko tak. Tu mamy brązowe, to mamy brązowe, więc też powinno być brązowe. Pytanie, czy... No, może być. Teraz wypadałoby jeszcze wybrać kolor ścian. Tylko, że na ścianę to i tak mnie nie będzie stać, żeby wszystkie opierdzielić. Chyba. Czego potrzebuję? Potrzebuję czegoś takiego. Żeby mi to współgrało. Mniej więcej. I jeszcze po tej stronie, bo to po tej stronie też się oczywiście nie pomaluje. I cokolwiek bym teraz dała na dół, to i tak zawsze będzie ten pasek oddzielający. I to będzie całkiem spoko, tak mi się wydaje. Tak. Tak, zdecydowanie tak. Tutaj przydałaby mi się jeszcze... O, to wiecie co? To jest bardzo dobry pomysł, żeby nie chodzić w tą i z powrotem, w tej z powrotem. Damy to tutaj. No. I perfekto. I tutaj by się przydała jeszcze jakaś... Taka o. No nie, no to jest za duża, ale ta na przykład. Jest to Simoleonów. Nie będzie mnie stać na żadną lampkę wiszącą. Trochę smutno. Oświetlenie wiszące. Nie, będzie nas stać. Na taką normalną w miarę lampkę, taką to zawsze mniej więcej kupuję. Wow, 80 Simoleonów mi zostało, ale zobaczcie, mamy już całkiem sporo. I nawet nie tak drogim kosztem. Nawet nie tak drogim kosztem. Tutaj, aha, bo ja... no tak. Teraz znowu... Ja wiem, skąd mi przychodzą te wielkie rachunki. No ja już wiem po prostu. No ja po prostu nie wyłączam tego światła i potem leci to światło i o. Dobra, misiu, jedz szybciutko, bo mamy sporo rzeczy do zrobienia w dzisiejszym odcinku. Ty mi się opierdalasz. Opierdzielasz. Ty mi się tutaj opierdzielasz, a ja potrzebuję malować obrazy. Przepraszam, ja nie chciałam tego powiedzieć. Przepraszam. Naprawdę przepraszam. Chodź. Machniemy sobie z dwa. Aha, nie możemy sobie walnąć, bo... Aha, oparzyłaś się jednak. A czy możesz pozbierać te... Tak. W takim razie pozbieramy te rzeczy, które nie muszą być... Nie muszą rosnąć. O, w ten sposób. Czyli właśnie jakieś kamienionki. I na pewno tutaj jest pośrodku jeszcze jakaś kamienionka, albo i nie. Tu jest kamienionka. Nie, wiecie co? Nawet powyrastały te roślinki, także możemy to pozbierać z tego otoczenia tutaj. Też się posprzedaje, to może coś się kupi, chociaż wątpię. Naprawdę wątpię, bo z tego aż tak wielkich pieniędzy nie ma. Trzeba by było poczekać trochę, ale ja nie mogę czekać, bo... jestem osobą bardzo niecierpliwą, słuchajcie. Naprawdę jestem bardzo niecierpliwa. Zresztą chyba to już zauważyliście po tylu latach, jak tutaj jestem. A jeżeli nie zauważyliście, to wam mówię, że jestem niecierpliwa. Taki pro tip. Jak wytrzymać z Lottą. Okej, okay, i to zbierzemy. Dobra, to jeszcze zbierzemy z tej strony te... Widzicie? I od razu więcej jest tego niż wcześniej, jak widzieliśmy. Także będą większe zbiory. Tutaj niczego więcej nie ma, dobra. Czekamy. A to wiecie co? To jak już tutaj opierdzieliliśmy... te okolice, to możemy też się przejść po tej drugiej i od razu zrobić plony ze wszystkiego. Bo to też ładnie porozrastało się, a więcej i tak chyba już nie powinno, że tak powiem, urosnąć. A tak. Coś tam w ogóle zaczepiał naszą Ajo, ale nie daliśmy się. Nie chciało mi się sprawdzać, czy to jest dorosły, czy nastolatek, czy whatever. Także... Po co znajdować sobie przyjaciół? Możemy rozmawiać przecież z roślinami. Patrzcie, ile w ogóle tego się porespiło. Po dwie rzeczy obok siebie. To jest po prostu masakra, bo to jest 70 simoleonów więcej. To jest naprawdę sporo kasiory. Dobra. No, jeszcze nie mogę kliknąć do domu. Okej. Okay. O, i od razu rozrośniemy rybki, znaczy żabki. Chciałabym mieć akwarium w domu. Kupię akwarium, zobaczycie. Będzie mnie na niego stać kiedyś. Okej. Okay. Trzy rybki od razu mogę sprzedać. Żabki, Boże. 230... 210, Boże. 60 tylko? No ale zawsze coś. Zawsze coś, słuchajcie. To zawsze są pieniążki do przodu. A korzystając z okazji, że jest szczęśliwa, będziemy mogli narysować jakieś arcydzieło. Mam nadzieję.
Tylko najpierw wyślemy ją. Dobra, nasze roślinki niczego nie potrzebują. To najpierw wyślemy ją do łazienki, żeby mi nie marudziła. I zabierzemy się za surrealistyczny średni. Tak, żeby było dobrze, ale pięknie wygląda ten domek. Piękny domek, prawie. Prawie, słuchajcie, prawie. Jeszcze trochę będziemy mieli full wyremontowany dom, a potem stanie się młodą dorosłą i założymy rodzinę. Dokładnie tak. Taki jest mój plan. Mam nadzieję, że się uda. Okej. No, dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj. Nie ma co. Jaki koteł w ogóle? Znaczy, to jest chyba koteł. Koteł! Kotył w kromce chleba. O, nie wierzę. Ale genialne. O nie, nie chcę tego sprzedawać. To jest tak genialny obraz. Ojej. Jeszcze arcydzieło. Dobra, trudno, sprzedamy, ale... Jej, kotył w kromce chleba. Nie no, genius. To idąc za dobrą pasą, zróbmy średni, duży. Klasyczny, duży i... Może nie będzie aż takiej tragedii. Pierwsza w nocy to nic. Jeszcze mamy troszeczkę energii do wykorzystania, także nie przejmujemy się tym zupełnie. Tak myślę. Nie peny. Sorki, ale nie. Sprzedaj. No, 500 zarobiliśmy prawie. Bez 4 simoleonów. Dobra, surrealistyczny średni. Ojejku. Czyli czego potrzebuję? 15 tysięcy na kuchnię około. 15 tysięcy na kuchnię. Wow. Naprawdę. A potem, jak już zrobimy kuchnię, to w sumie będziemy mieli wszystko. Tak, kuchnia, potem salon, a tutaj, nie wiem, ten telewizor będzie tutaj włożony, tylko na razie go tutaj postawiłam, żeby nie chodzić tak byle jak w różne części domu. Ale tutaj będzie później taki wielki stół i tutaj będzie salon ze wszystkim w ogóle... Będzie fajnie, słuchajcie, będzie fajnie, tylko potrzebujemy jeszcze troszeczkę czasu. A 57, naprawdę? 2 simoleony zarobiłam na tym? Impresjonistyczny średni. Nie, czekaj, ile ja zarobiłam? Aha, too late. Wydaje mi się, że... Co? Ja straciłam jeszcze? Nie. Nie pamiętam, za ile go sprzedałam. 9 poziom malowania, kochanie, powinnaś teraz machać mi arcydzieło za arcydziełem, tak naprawdę. Dobra, wyślijmy ją spać i zobaczymy się rano. Słuchajcie, nie mam zielonego pojęcia, jak to jest możliwe, ale właśnie mi wpadł 1000 złotych do opłacenia. Zaczynam się zastanawiać, czy się nie przeprowadzić do jakiegoś mieszkania gdzieś w mieście. O matko boska! Czy wy to widzicie? Dobra, na razie zostawmy, zjedzmy sobie śniadanko i dopiero później się tym zajmiemy, ale zobaczcie, tutaj jest pełno owadów, po prostu fuj. I wiecie, dlaczego te owady tutaj są? Ja mam pojęcie, dlaczego są tutaj te owady. Znaczy, nie wiem dlaczego, tak mi się wydaje, że przez tę kałużę. Dlatego ja wezmę i przesunę te wszystkie roślinki, bo to już przestaje być powoli śmieszne. Tak, w sumie by było fajnie, gdyby zniknęły te wszystkie robale, jak przesunę, ale obawiam się, że nie będzie tak pięknie kolorowo. Smuteczek. Naprawdę smuteczek. Okej, i będą? Czekajcie, bo one gdzieś tutaj... Nie, jednak są. Dobra, dorzuć kłodę. I upieczemy sobie... A, wegetariańskie dzisiaj. A co? Czy się oparzyłaś? Nie, nie oparzyłaś się. Jesteś po prostu głodna. Okej. To wybaczam w takim razie. Zjedz sobie ładnie śniadanko i pójdziemy siusiu i... Fuck! Dobra, może nie droga ucieczki, tylko ugaś to. Czuję, że po moim jedzonku. Widzicie, wegetarianizm może doprowadzić was do śmierci. Sakra. O nie, no kurczę. Są w wspaniałym stanie, ale potrzebują wody i potrzebują być ogarnięte. Tak, dzwoni dyrektor, czep się dyrektor.
Potrzebuję coś zjeść najpierw. Potrzebuję bodlać najpierw mój ogródek, bo... Masakra, masakra, no po prostu masakra. Zaraz mi tutaj wszystko umrze i nie będę miała skąd brać pieniążków. Koniec jedzenia, kochanie. Koniec jedzenia. Aha. Dzięki. Nie mam chyba kosza. To chyba nie jest mój kosz. Nie, to nie jest mój kosz. Who cares? Dobra, zajmiemy się ogrodami i wracam za chwilkę. Dobra, nasze roślinki są trochę ogarnięte, tak w miarę. Trzy nawet ewoluowałam i zbierzemy sobie plony, tak przy okazji. Coś tam zawsze się zrobi. Zobaczcie, o i kolejne do ewolucji, super. Będą lepsze plony. Zobaczcie, 93, 99 plus. 500 plus. Ile dostaniemy hajsiku? 1900, to wiecie co? Ojejku. Dobra, bo chciałabym właśnie zasadzić... Och, kurczę. Chciałabym zasadzić właśnie jeszcze jeden rządek. Tylko, że to sadzenie to jest tak straszne, tak powolne, że masakra. I jeszcze jakby się tak... O. Dobra, i resztę sprzedamy. I co zrobimy? Zasiejemy, oczywiście. Dwa, trzy, cztery. O! No come on! Pięć, sześć, siedem. Podlejemy nasze piękne grządeczki. Tak, żeby w miarę wszystkie potrzebowały wody w jednym czasie. No come on! Zasiej. Da, zmienił mi się humor i nagle cała moja kolejka poszła się... że tak powiem, czepić gdzieś. podlej. Tak, chciała podlać, super. A czy mamy jakieś fajne rzeczy do ogarnięcia? Ile mamy? 1500. Zmiennik nastrojów, ważna, nocny Marek. Nocnego Marka bym mogła w sumie kupić. Tylko nie wiem, czy mogę. Nie, kupimy oszczędną. Za 2000, czyli jeszcze trochę. Naprawdę kupimy oszczędną. Dobra. Nie, relaksuj się. Weź sobie rozpal ognisko, zjemy kolacyjkę. I dorzuć kłodę. Tylko proszę, nie rozwal niczego, ok? Nie spal mi tutaj niczego więcej. Tam już się nowe porosły, widzę z tej strony i... Tak, tutaj też jakieś nowe rzeczy. Będzie co zbierać, słuchajcie. Dosłownie dwa odcinki, mamy kuchnię na wypasie zrobioną. Zobaczycie. Boże, ona tak zmienia te nastroje, że masakra. Osamotniona. Nie jesteś osamotniona, nic ci nie szkodzi. Przecież zaraz porozmawiasz sobie z roślinkami i będzie wszystko okej. Okay. Wystarczy, że opierdzieli jeden rządek rozmową i będzie super. A czy z tymi mogę rozmawiać? Tak, mogę, super. To może szybciej wyrosną. Kto wie. Okej, okay, najadłaś się, super. W takim razie porozmawiamy z jednym rządkiem roślinek, które już właśnie wyrastają. Bardzo się z tego powodu cieszę. Okej, okay, ja sobie to wyrzucę do kosza, bo to mi jest zupełnie niepotrzebne w tym momencie. Mam coś w kwipunku? Nie mam niczego w kwipunku, super. Towarzystwo, no, powoli idzie do góry. Chciałabym zrobić sobie takie piękne, ładne 100%, żeby przez jakiś czas mi nie marudziła, że jest smutna, czy coś tam deseń. Towarzystwo nie jest bym do ogarnięcia, bo to wystarczą 3-4 godzinki przy telewizorku. Ale widzę, że moje roślinki potrzebują podlania. Masakra, po prostu masakra. Siedzi się przy tych roślinach po prostu i siedzi i może dają kasę, no ale też bez przesady. Klikniemy na pielęgnuj ogród, może się uda. I oczywiście chce iść do szkoły, ale oczywiście nie pójdzie do szkoły. No, nie zrobiło 100%, ale blisko, słuchajcie. To nam na jakieś 2-3 dni, no może przesadzam, ale na 2 dni powinno wystarczyć towarzystwa. Do szkoły nie idziesz, okej, okay. Udało się anulować interakcję ze szkołą. Zaraz cię wykąpiemy, zrobimy siusiu, będzie wszystko dobrze. Tak. No, jeszcze 3 rzeczy do podlania. Super.
to zasłużyłaś na to, żeby zrobić siusiu i wykąpać się nawet z bąbelkami. Jej! Okej. I pójdziesz sobie, misiu, spać. I słuchajcie, na dzisiaj będzie to tyle. Ktoś do mnie dzwoni, ale pewnie dyrektor, także nawet nie ma sensu odbierać. Słuchajcie, na dzisiaj będzie to tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie o tych łapkach w górę, które Was cały czas proszę, bo to nie chodzi o to, że ja je kolekcjonuję. Tu chodzi o zasięg i statystyki, które dla mnie są bardzo ważne. Żartuję, nie są ważne, ale troszeczkę są. Dobra. O, wiem, czego brakuje. Od razu kupimy. Łazienka? No dobra. To weźmy stąd. Białe. Duża. A, nie można. Właśnie to jest to, że można powiększyć, ale nie można zmniejszyć. O. Dobra, to zrobimy coś takiego. No, to na dzisiaj będzie to tyle. Mam nadzieję, że się podobało. I wysikałaś do końca, wysikałaś. No. No to trzymajcie się, ludziska, i widzimy się standardowo w środę i niedzielę w Simsach i w poniedziałki i piątki z Minecraftem. No, także trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia już niedługo i cześć!